mentalny wyczyn, lot poraziły, lot trudny, ten Żenisia. Czołowej 14 jako samotny. Tak jest kadra, dosyć gęsta grupa przyleciała do tamtego gojemnika, troszkę do tego. Także za chwilę tutaj pójdę do gojemnika, obczaję je w kierunku pod wiatr. Ciężki ten lot, kurde, ten dymanie pod wiatr. Także niestety troszkę trzeba polatać. Idę szybko. I mamy tutaj przylot, a moja strasa Miszka tutaj jest. Piękny przylot pierwszej grupy gołębi, byli za mną, jak widać. Bardzo ładnie sobie poradziły. No trudny, pogoda aczkolwiek bardzo słoneczna, ale lekki wiaterek pod wiatr i w dziób trzeba dawać, nie ma lekko. A więc kapitalnie gołąbki tu sobie poradziły. 2, 4, 6, 8, zaraz pójdziemy do drugiego gojemnika zobaczyć, jak one tutaj sobie poradziły. No chodź. No idźcie sobie jeść, idźcie jeść i pić. No dobre gołąbki, dały z siebie wszystko, o 9 start. Teraz zerkniemy na zegar, która to godzina, o której przyleciały. A więc kapitalny wyczyn lotowy, jak widać, wysmukłe te gołąbki. Dużo z siebie dały. No pi. No, one były posilone przed startem, jak i również wody się napiły, także wszystko jest w najlepszej dyspozycji. Idziemy zobaczyć do drugiego gojemnika, jak tam sytuacja wygląda, w jakim humorze. Jeżeli drugą grupę, jak widać, ten gołąbek, który złamaną nóżkę miał, Krotoszyn odpoczył, na wąsoczu złapał nóżkę, 2 tygodnie przerwy i dzisiaj jest w tej szpicy, także to jest dobry gołąbek. Ta nóżka już lekko pobolewa, ale poradził sobie. Tak więc jest ta szpicowa grupa. Teraz zobaczymy na zegar, jak one sobie poradziły. Lot trudny, ten wiatr przeciwny, trzeba dymać. To nie ma lekko, to nie ma, że lot jest wiaterkiem i się tam po prostu wiaterek ciebie goni do domu. Tutaj trzeba zasuwać o własnych siłach. A więc jest grupka wylizanych gołąbków. 2, 4, 6 i tam 8, 14. Czyli niezła paczka jednocześnie usiadła. Tutaj same młode, tam 3 dorosłe. Zobaczymy, kto wygrał. Mutka u Ryszarda. No, kapitalny wyczyn 280 km dla gołębi młodych pod wiatr. Jest czołowa. I prezentuję grupę zwycięzców dzisiejszego lotu ze Żnina. Lot trudny pod wiatr. Pogoda cudowna. Pierwsze miejsce 15:51. Żniwiarz, druga nagroda wyżymaszka 15:34. Trzecia pozycja 15:24. Żenisia. Natomiast pierwszy weszedł po raz kolejny 14:55. Młody żniwiarz. Także to zapowiada się na bardzo dobrego gołębia. 14 sztuk naraz wylądowało, 3 dorosłe roczniaki i 9 młodych tegorocznych. Dystans 280, ale wiatr przeciwny południowo-zachodni, czyli można to określić jako 500 km w 5 godzin. 9 start, 12:03 meta. A więc spójrzmy z bliska na tego zwycięzcę i gratulacje dla hodowcy, który trafnie wytypował. Jutro wysyłam parkę młodych Ryszarda. A więc spójrzmy, jak lądowały. Jako ciekawostkę podpowiem tylko, że mój faworyt 4 jedynki tuż po tej czołowej 14 jako samotny lotnik wylądował, ale jest 4 jedynki. Dodam, że zaledwie 2,5 piórka wypierzonego, jest taki późniejszy gołąb, ale już 280 pod wiatr zaliczył, także to dobrze o nim świadczy. No, 4 jedynki, Żeniec, gołąb. Że przecinam, nie? To co, Miesiu? Idziemy, nie? Nie, środkowy najpierw. Żeby ten. Środkowe, no, do góry.
Tak więc gołębik przygotowany do przylotu gołębi młodych oraz grupki wiodących wdowców z lotu ze Żnina, pełne zaopatrzenie, RL-ka, ja grubo karmię, ponieważ gołąb potrzebuje siły i czysta woda, ponieważ suplementy diety zabijają gołębie. Gołębie chorują potem, nie są zdolne do lotów. To tylko napychanie kabzy producentom, począwszy od tych, co w garażu butelkują, a skończywszy na dużych firmach. Tak więc nie stosuję nic, ponieważ nie ufam żadnym suplementom diety. Można oczywiście medycynę ludową stosować, czosnek, czarny bez. To z dziada, pradziada jest wypraktykowane. Tak więc gołębik jest przygotowany. Lot ze Żnina dla gołębi młodych, 280 km. Pogoda idealnie piękna, słoneczna, a więc oczekujemy powoli na przylot gołębi młodych. Jeszcze zerkniemy, co tam się dzieje w drugim gołębniku.